Hej wszystkim, z tej strony Jaju i jak zawsze Popaczu, witam was w odcinku Sekretu w aktualizacji 5.40. Wpierw należy was prosić o wybaczenie za najprawdopodobniej audio, ponieważ nagrywam w innym miejscu niż zazwyczaj, ale nie martwcie się, to tylko jednorazowy wybryk. W tych materiałach pomijamy takie rzeczy jak nowe skiny czy emotki, ponieważ jest to już pokazane na wielu stronach, a więc przedstawianie tego wam nie ma najmniejszego sensu. W tym filmie pokażę wam m.in. nowy przedmiot, przecieki dotyczące lawy na zalewie zdobyczy oraz masę innych ciekawych rzeczy. Jeżeli materiał się wam spodoba, to bardzo was proszę o zostawienie suba oraz łapki w górę, ponieważ do 40, a tym samym 50 tysięcy brakuje nam naprawdę niewiele. O ile 50 tysięcy raczej nie damy rady dobić do końca miesiąca, tak myślę, iż 40 tysięcy z hakiem nie będzie dla nas wyzwaniem. Dodam również, że na ten symboliczny wynik zrobimy sobie kilkugodzinnego live'a, podczas którego rozdam wam parę nagród, a żeby brać udział w konkursie, to musicie zostawić właśnie tego suba. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy. Także witam was ponownie i pierwszą rzeczą, na jakiej się skupimy, a właściwie to o jakiej wspomnę, będzie balon, a także paczka z nimi, która została znaleziona w plikach gry, odpowiedzialnych za tryb Battle Royale. Szczerze, to nie mam pojęcia, do czego może posłużyć ten tajemniczy przedmiot, ale zgaduję, że będzie on nowym typem emotki w sezonie 6, wiecie, czymś takim w rodzaju piłki golfowej. Istnieje także opcja, że jeżeli w następnym sezonie znikną wyrwy na mapie, a tym samym kieszonkowa wersja tego przedmiotu, to będziemy mogli znaleźć właśnie taką paczkę balonów, a następnie używać ich jako tymczasową lotnię. Podzielcie się swoimi pomysłami na zastosowanie tego przedmiotu w komentarzach. Zanim przejdziemy do najciekawszej informacji, jaką jest zdecydowanie dziwne zjawisko na zalewie zdobyczy, to warto opowiedzieć o rzeczy, która może nie jest jako tako związana z samą grą, ale myślę, że fani tej gry powinni być ucieszeni czy nawet zaskoczeni. Epic Games po raz kolejny udowadnia, że są mistrzami marketingu. Według planów na obecny oraz przyszły rok, firma ta planuje wypuścić grę planszową Monopoly, która to będzie właśnie o tematyce Fortnite. Już 26 listopada za niecałe 130 zł będziecie mogli nabyć właśnie tą planszówkę, aby później zmagać się z burzą oraz niszczyć swoje rodzeństwo. Jednakże to nie wszystko. Niedługo pojawią się także broni serii Nerf właśnie z tematyki Fortnite. Nie przedłużając, lećmy dalej. Jeszcze chwilę odciągnę was od najciekawszej rzeczy w tym odcinku, abyśmy skupili się na ważnej rzeczy dla wszystkich osób, które są zainteresowane różnego typu teoriami. Otóż znaczek na bunkrze, który pojawił się w płaczącej puszczy, zniknął. Był on z nami od dodania tego obiektu do gry, czyli od pierwszego tygodnia sezonu 4. Do dzisiaj nie wiemy, z czym miał on związek. Niektórzy mówią, że zwiastował pojawienie się rakiety, a następnie utworzenie wyrwy, ale według mnie jest to błędem, ponieważ jak dla mnie jest to zwyczajne machnięcie się ze strony twórców. Najprawdopodobniej mieli oni jakiś ciekawy pomysł, ale później po prostu z niego zrezygnowali, no i zapomnieli o nim. Istnieje także opcja, że pozostanie on wykorzystany w przyszłości, jednakże na chwilę obecną nie radziłbym być pozytywnie do tego nastawionym. No i w końcu przechodzimy do rzeczy upragnionej, jaką jest zalew zdobyczy. Gracze zobaczyli, że wokół tej lokacji dzieją się dziwne anomalie i poza dziwnymi dźwiękami możemy także zauważyć duplikowanie się przedmiotów. Temu dziwnemu zjawisku towarzyszą liczne runy wokół pojawiających się itemków. Zjawisko dziwne, ale chociaż teraz wiemy, że powinniśmy latać właśnie w tamto miejsce, aby szybko ustawić sobie gierkę. Jest to niewątpliwie zwiastun tego, że z tym miejscem coś się stanie, a przyczyną tego wydarzenia będzie kostka. Pozostaje nam tylko czekać, spekulować oraz korzystać z przecieków. A co do nich, to teraz lećmy do ostatniego punktu, w których się skupimy właśnie na nich, kostce oraz zalewie zdobyczy. Powiem to, co większość z was już pewnie słyszała, ustaliła albo dopisała. Loot Lake najprawdopodobniej zamieni się w wulkan, wokół którego będziemy mieli lawę. Z mojego poprzedniego odcinka możemy wysnuć tezę, że kostka powoduje swego rodzaju anomalię, które są lustrzanym odbiciem swoich podstawowych zjawisk. Dowodem na to mogą być bombowe barwy, które po dotknięciu kostki ujrzały swoją mroczną naturę. Taka myśl pokrywałaby się z założeniem, iż zalew zamieni się w wulkan czy też skupisko lawy, bo przecież przeciwieństwem wody jest ogień. Tezę tą zdają się potwierdzać także przecieki,
które pokazują model lawy albo wulkanu, który swoim rozmiarem idealnie wpasowywuje się właśnie w tamto miejsce. Sam sześcian zdaje się zwiastować zło, czy po prostu masę nieszczęść. Pojawiły się różne pliki dźwiękowe, które są takim sykotem ognia albo bulkoczącej lawy, ale niestety na moim obecnym sprzęcie ciężko jest chociażby zmontować dla Was ten materiał, także wybaczcie za brak pokazania, ale myślę, że i tak Was by to zanudziło. Obejrzymy sobie to na dzisiejszym live z nagrodami, na którym rozdam broń do ratowania świata i nie tylko, także bądźcie obecni dzisiaj wieczorem. No i to byłoby na tyle z tych naszych sekretów. Podzielcie się swoimi przemyśleniami i dajcie znać, co myślicie o tej całej akcji związanej z kostką. Zostawcie suba oraz łapkę w górę, jeżeli materiał się Wam spodobał, a ja tymczasem życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!